Cześć, jestem Kelly, to Kanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Kwas chlorowy 1 to słaby kwas. Ze względu na właściwości utleniające stosuje się go do wybielania i odbarwienia tkanin, zarówno w przemyśle, jak i w wybielaczach do użytku domowego. On stopień dysocjacji alfa roztworu HClO o stężeniu 0,01 mola na decymetr sześcienny, gdy stężenie molowe jonów H+ wynosi 1,7 razy 10 do potęgi minus 5 mola na decymetr sześcienny. Ok, no to zacznijmy sobie od danych. Mamy stężenie CO albo stężenie molowe oczywiście. I wynosi ono tyle. Następnie mamy stężenie molowe jonów, czyli tych zdysocjowanych, zatem jest to C. Ok, zapisujemy sobie wzór na alfę. Podstawiamy nasze dane. Cała jednostka mol na decymetr sześcienny nam się skraca. Wymnażamy sobie z górą, dzielimy sobie z dołem. Jeżeli macie problem tutaj, jeżeli chodzi o potęgi, to już Wam tutaj tłumaczę. A jak nie, no to wyliczać. Mamy 10 do potęgi minus 5 razy 10 do potęgi drugiej. A na dole to 0,01, co nie? Czyli będziemy mieć tutaj odwrotność 10 do potęgi minus drugiej. Jak mamy mnożenie, wykładniki potęg dodajemy, czyli minus 5 dodać 2 to minus 3. I teraz mamy tutaj taką sytuację, że mamy dzielenie. Bo kreska ułamkowa to inny zapis dzielenia. I zapiszmy sobie tutaj to, że mamy minus 3 dzielone na minus 2. A jak mamy dzielenie, to odejmujemy wykładniki potęg. Czyli u nas jest tak, minus 3 minus minus 2. No to jest minus 3 dodać 2. 10 do minus pierwszej, a to jest 0,1. Wtedy będzie o wiele prościej Wam to wyliczyć. I nasz wynik to 0,17. Czyli stopień dysocjacji kwasu wynosi 0,17%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.